Witam w kolejnym filmiku. Będzie to filmik perfumowy, bardzo króciutki. Następnie chciałam powiedzieć, że mam propozycję, jeżeli oczywiście będzie zainteresowanie, mogę zrobić tydzień filmików perfumowych. No poczekam oczywiście na odzew najpierw. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy filmik perfumowy, tu nie chodzi o dzienniczek perfumowy. Tu bardziej chodzi o pokazanie pewnego zapachu niszowej marki, marka, która się nazywa Kilian. Jest to marka, która została nam, wydaje mi się, że chyba tylko w Quality Micella, chyba że coś się zmieniło, ale z tego co się orientuję, tylko właśnie w Quality Micella. Tutaj może zademonstruję, chociaż przypuszczam, o, może trochę uchwycę. Te flakony mają takie jakby tłuczenia, rzeźbienia po bokach. Próbuję pomachać, o, może trochę je uchwycę. Są dwie wersje kolorystyczne, jeżeli chodzi o tą markę. Jest wersja czarna, wersja biała. Ten zapach, który się nazywa Playing of Fidelity, pochodzi z tej serii białej. To, co chciałabym powiedzieć na początek, to przede wszystkim nazwa, zawartość, to naprawdę nie jest żaden diabelski zapach, nie jest to zapach jakiś taki właśnie mroczny, niemroczny. Zapach jest w moim odczuciu niesamowicie owocowy i to konkretnie wiśniowy. Co ciekawe, w nutach nie ma wiśni, w nutach są inne nuty owocowe, ale efekt, jaki daje ten zapach, to jest przede wszystkim takie połączenie dla mnie wiśni z paczulą, co daje taki efekt naprawdę wysokogatunkowego, takiego luksusowego, wiśniowego Angela. Ja, jak wiadomo, Angela nie lubię, chociaż niektóre limitowanki owszem. I jeżeli taki powstałby Angel, czyli właśnie taki wiśniowy, ale z taką nutą czegoś takiego bardziej wyrafinowanego, to byłby to świetny pomysł. Ten zapach jest dla mnie taki też zbliżony trochę do wiśniowego, wycofanego Givenchy Oblique. To jest właśnie zapach w takich klimatach. Zapach jest owocowo, taki dziewczęco, kobiecy, taki dosyć zadziorny przez nutę patchouli. Bardzo ciekawy. Szczerze mówiąc, w ogóle nie pasuje mi do białej wersji. Pomimo tego, że nie do końca jest on dla mnie Playing of a Devil, to dałabym go jednak chyba bardziej przez ten taki bordowy wydźwięk do wersji czarnej. W całej tej takiej serii tych białych zapachów, jak dobrze pamiętam, chociaż nie wiem, czy tam coś już nowego się nie pojawiło, ten jest najciekawszy dla mnie. W ogóle to jest jeden z moich ulubionych Kilianów. No i to jest w sumie jedyny Kilian, który mam w postaci flakonu. Wydaje mi się, że tak jak się ostatnio zastanawiałam, że mogłabym jeszcze mieć właśnie Smoke for the Soul, czyli taki cudowny zielony Kilian oraz Imperial Tea, piękna taka chłodna, wodna, imperialna herbata, to doszłam do wniosku, że jednak Smoke for the Soul niekoniecznie, ale drugim najbliższym klientem, jaki mogę mieć, to właśnie Imperial Tea. O, Imperial Tea jest akurat wersją czarną. Tak, no szczerze mówiąc, wiadomo, zapachy Kiliana są drogie. Niekoniecznie zawsze warte swojej ceny, ale akurat ten zapach jest dla mnie tak ujmujący, że po prostu wiedziałam, że muszę mieć ten zapach. O. Ciekawa jestem, jak to u Was jest z Kilianem, czy macie jakiegoś ulubieńca. Jakbym miała właśnie zrobić, bo mogę sobie to zrobić też po części trochę ranking. Kilianów to dla mnie numerem jeden jest chyba jednak Playing of a Devil, może trochę w sumie jak zakwas Imperial Tea. To jest taka faktycznie, to są takie właśnie pierwsze, to jest takie pierwsze miejsce. Drugie miejsce dałabym chyba znowu egzekwo, Smoke for the Soul, egzekwo z Intoxicated. Oba zapachy były omawiane, pierwszy z nich w pojedynku z Panoramą, tak, z Olfactive Studio, był pojedynek takich silnych zapachów z Quality Micella. Natomiast Intoxicated to był włoski klimatyk, kawa z kadzidłem. Niespecjalnie lubię, znaczy raczej nie lubię kawy w ogóle, natomiast o dziwo w perfumach często mnie intryguje, więc w sumie jest to taka nota, która mnie intryguje i tak przyciąga do siebie, dlatego też właśnie postanowiłam potestować Intoxicated, który jest naprawdę bardzo udanym, rewelacyjnym, wręcz genialnym zapachem, jeżeli chodzi o nutę kawy. Według mnie taki numer jeden, jeżeli chodzi o kawę. Egzekwo właśnie Smoke for the Soul, dlatego że ten zapach zielony nie zawsze układa się tak, jak właśnie go poznałam, czyli tak po prostu urokliwie, wręcz soczyście zielony. Czasami jest właśnie tak bardziej ziołowo kadzidlanie, ale cały czas oczekuję jednak tego właśnie pierwowzoru, jeżeli chodzi o ułożenie się, więc daję to drugie miejsce ex aequo. A na trzecim miejscu, nie wiem, dałam dwa na jedno, dwa na drugie i potem mam wrażenie, że jest jedno wielkie nic. To znaczy, nie chcę mówić nic,
ale no, to są takie moje ulubione zapachy. Chociaż to, co muszę przyznać, niekoniecznie te zapachy kleju są zawsze warte swojej ceny, ale naprawdę czuć jakość tych zapachów, czuć, że składniki są naprawdę bardzo dobrej jakości i czuć, że to są bardzo dobre mieszanki, chociaż często faktycznie ta cena jest trochę przekombinowana, bo jeżeli flakon, nie wiem, chyba 800 zł za 50 ml, jeżeli chodzi, mówimy, o taką wersję w tym oryginalnym flakonie, czyli właśnie z tymi rzeźbieniami, no to trochę to chyba jednak jest przegięcie, no bo tak by nie patrząc, no to jest blisko 20 zł za 1 ml, więc no cena po prostu jest trochę zbójecka. Ale mówię, ja ten zapach Playing with the Devil i właśnie Imperial Tea, to są takie zapachy, które no po prostu ubóstwiam. Zdecydowanie polecam, jeżeli chodzi o Poznanie. W ogóle, jeżeli chodzi o markę Kiliana, ma ciekawe zapachy, ma takie ciekawe zapachy, na przykład jeżeli chodzi o słodziaka Afrodisiak. Ma też taki zapach, nie pamiętam nazwy, z taką, on jest taki ciekawie lawendowy. No jest trochę tak naprawdę ciekawych zapachów, jeżeli chodzi o Kiliana. Warto poznać efektowne, ładne flakoniki. Te czarne to już w ogóle dużo fajniej wyglądają. Cały czas próbuję to uchwycić, te rzeźbienia, ale. O, tutaj trochę, o. Teraz chyba uchwycę. Może zrobię zdjęcie, jakoś tak uchwyci. Tak, to dziękuję za uwagę. Dajcie znać, jak u Was z Kilianami, jakby było, jeżeli chodzi o jakiego właśnie numer jeden, albo ogólnie o ranking. Co sądzicie na temat, nie wiem, cen Kilianów, z ciekawości? Może ktoś uważa, że te ceny są naprawdę uzasadnione. Oraz właśnie, jak się zapatrujecie na taki tydzień filmiku. Dziękuję za uwagę.